Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora. Ja chciałem Was zaprosić na odcinek, jakie czynności pielęgnacyjne przy pomidorach wykonuję w lipcu. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Uprawiam pomidory w tunelu z poliwęglanu i również w gruncie. Posadziliśmy pomidory. Na początku wykonywaliśmy czynności pielęgnacyjne, ale jest lipiec i dalej trzeba to robić. A tej pracy jest coraz więcej. Pojawiły nam się owoce. Jak te owoce już są mniej więcej tej wielkości docelowej, jak tutaj, to możemy obcinać liście, które znajdują się pod gronem. Dlatego, że te owoce już teraz są wykształcone w tej wielkości docelowej, zaczynają zmieniać barwę, na przykład już na różowe, na czerwone. I wtedy już te liście naprawdę można obciąć bez uszczerbku dla tej rośliny. Te liście powyżej jeszcze zostawiamy, dlatego że te liście są potrzebne do odżywiania następnych gron. Ale jak tutaj na przykład, znowu te grona są pełne, mają nawiązanych dużo owoców. Jeszcze poczekam jakieś 2-3 dni i będę mógł usunąć również te liście, które znajdują się pod tym gronem. I tak analogicznie w całości tej rośliny, w każdej roślinie tak będziemy mogli postępować, czyli usuwać te liście pod gronem wykształconych już owoców. Oczywiście nie zapominajcie o usuwaniu wilków, jeśli będą się pojawiały. Tych wilków nie musicie usuwać wtedy, kiedy na przykład Wam trzecie, czwarte grono nie zawiązało owoców. I teraz się martwicie, że macie tylko na pierwszym gronie, na drugim, a na pozostałych nie ma. To wtedy możecie sobie pozwolić jeszcze na początku lipca, żeby jakiegoś wilka zostawić, żeby on Wam jeszcze tutaj wyrósł. Na przykład jak tutaj roślina jest dość zdrowa, dość silna. Ja pozwoliłem tutaj, żeby jeszcze pęd boczny, tak zwany wilk, tutaj urósł. Ja go zostawię. Zawsze go mogę usunąć. Tej energii aż tak dużo tutaj już nie pójdzie. Ale zobaczcie, ma kwiaty. Ja pozwolę temu krzakowi spróbować zapylić, zawiązać te owoce. Jeśli zawiąże, to fajnie, a jeśli nie, no to go obetnę, ten pęd boczny, żeby mi tutaj nie przeszkadzał. W jednym tunelu rośnie mi wiele odmian. W sumie uprawiam 43 odmiany pomidorów. I niektóre krzaki, niektóre odmiany zawiązują bardzo ładnie owoce. Zobaczcie, jak tutaj na przykład, jakie te grona są pełne. I praktycznie każde grono jest zawiązane. Mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte. I tutaj na piątym już są, zawiązują się owoce. Ale niektóre odmiany niestety tak ładnie nie wiążą. W tym roku odmiana gargamel jakoś nie chce mi dobrze rosnąć. Tych owoców zawiązuje bardzo mało. Zobaczcie, obsypały się kwiaty i na tym pierwszym gronie został tylko jeden owoc. Usunąłem te liście, bo już nie były potrzebne. Tutaj mam jakieś grono, które ma owoce, około 6-7. Tutaj wysoko, na wysokości około 1,20 m, następne grono. I zostawiłem wilka, pęd boczny, i tutaj znowu zawiązuje owoce. Ale w tamtym roku odmiana gargamel bardzo dobrze owocowała. A tutaj i jeden krzak gargamela, i drugi bardzo słabo w tym roku. Może coś mu nie pasuje. Rosną te odmiany koło siebie, obok siebie, praktycznie w tej samej ziemi, tak samo są pielęgnowane, a różnie owocują. I to dużo zależy też od danej odmiany, ale nie w każdym roku. W jednym owocują lepiej, w drugim gorzej, więc też się nie przejmujcie. Tutaj z przodu mam dość sporo tych owoców, niektórych odmian, ale również tutaj w głębi tego gąszczu też pięknie zawiązują owoce. I teraz pamiętajcie o następnych czynnościach pielęgnacyjnych, czyli obrywanie wszystkich chorych liści bez względu na to, czy one się znajdują pod gronem, czy nad gronem. Jeśli są chore, jeśli mają oznaki chorobowe, to należy je usuwać. Takich zdrowych liści nie usuwam. Tutaj widzicie, to jest taka odmiana pomidora, które te liście są dość duże, dość poskręcane, pomarszczone, ale nie szkodzi. A tak ładnie owocuje, zobaczcie. Tych owoców ma nawiązanych wiele. A na innych krzakach są piękne liście, nie są poskręcane, nie mają zmian chorobowych czy jakichś innych, a tych owoców jest mniej. Tak czasami bywa, dlatego warto uprawiać wiele odmian, przynajmniej kilka,
bo wtedy macie jakąś szansę, że jakieś pomidory będziecie mieli. Tak jak powiedziałem, jedne są troszeczkę bardziej odporne, odmiany pomidorów na choroby, jedne mniej. Na zarazę ziemniaka i tak nie ma takiej odmiany odpornej. Mogą być mniej wrażliwe, ale jak chodzi o odporność całkowitą, nie ma. Zaraza ziemniaka jest najtrudniejszą chorobą, najgorszą. Dziesiątkuję Wam taką uprawę w ciągu tygodnia, jeśli wejdzie, jeśli nie zadziałacie na czas. Jeśli się tak zdarzy, że któreś grono gdzieś Wam się położy, te z tych niższych partii na ziemi, to ja już go na siłę nie podwiązuję. Pilnuję tutaj, żeby nie doszło do takiego gnicia tych owoców, ale go nie będę tutaj podnosił z tego powodu, że mogłoby mi się złamać. A jeśli usuwacie takie grubsze pędy, to dobrze to zrobić ostrym sekatorem. Ja używam sekatora i wtedy mam pewność, że nie uszkodzę rośliny w innym miejscu. Oczywiście taki sekator należy wydezynfekować. A praktycznie by trzeba było po każdej roślinie go w jakiś sposób dezynfekować, po to, żeby ewentualnie choroby nie przenieść na inne krzaki, które będziecie obcinać im właśnie liście czy pędy. Pytacie mnie w komentarzach, czy można jeszcze nawozić pomidory. Oczywiście, że można, ale nie przesadzajcie. Już z azotem coraz mniej, praktycznie tego azotu już wprowadzać nie trzeba, ale fosfor i potas owszem. Można używać gotowych takich nawozów ekologicznych do pomidorów, albo takich do pomidorów, ogórków i ziół. Nawóz ekologiczny można go sypać. Oczywiście trzeba go potem rozmieszać trochę z wierzchnią warstwą gleby i podlać dość intensywnie, czyli zrobić takie nawożenie warto wtedy, kiedy chcecie podlewać swoje pomidory. Żeby wzmocnić swoje krzaki, a nie macie ekologicznych jakichś swoich sposobów nawozów, oprysków, można wykorzystać taki ekstrakt z grejpfruta, naturalnie wzmacnia rośliny, to jest taki Bioseps Active i tutaj wystarczy to rozmieszać z wodą i poprzez podlewanie albo poprzez oprysk. Ja preferuję podlewanie, oprysków unikam jak ognia, po to, żeby nie wprowadzać wilgoci na liście. Teraz na początku lipca już na ziemniaki wchodzi zaraza pomalutku. W związku z tym Wasze krzaki, wszystkie krzaki, nasze krzaki pomidorów również są narażone na tą zarazę. U mnie na Górnym Śląsku okolice Rybnika było bardzo słonecznie, bardzo ciepło. Można powiedzieć upalnie, temperatury 35 stopni. I tutaj na razie wszystkie krzaki są zdrowe. Można zauważyć, że te krzaki w gruncie są nawet z tymi dolnymi liśćmi. Ja ich zbytnio nie obrywałem, może po jednym, po dwa. One się gdzieś położyły, te pomidory, zobaczcie. Ale tak postanowiłem, że nie będę ich na siłę podwiązywał, podpierał. Dlatego, że nie chcę, żeby się właśnie ta skórka, te połączenie z głównym pędem gdzieś tam przerwało, bo inaczej wtedy nie będą one dojrzewać i owocować. Oczywiście jest to takie utrudnione do pielęgnacji, jeśli byłoby mocno deszczowo czy mokro, to tutaj jest jakieś ryzyko wejścia chorób w większej mierze. Te pomidory też tutaj, zobaczcie, są poprowadzone na wiele pędów. Trochę tutaj o nich zapomniałem, może i celowo, zostawiłem tak trochę eksperymentalnie. Są też odmiany takie karłowe, są odmiany samokończące, których się nie odrywa, nie obcina tych pędów. I te krzaki wszystkie ładnie rosną. Część już mi pięknie koloruje, już Wam nagrałem w takim filmiku wczesne odmiany, takie koktajlowe, które już mają czerwone pomidorki do zbiorów, takie bardzo miniaturkowe te krzaczki. Było to we wcześniejszym filmiku, możecie sobie zobaczyć. Tutaj są odmiany pomidorów takich koktajlowych, małych, ale i odmiany pomidorów wielkoowocowych. I tak to wygląda. Ktoś może pomyśleć, dlaczego tego nie podwiązuję, nie mam tych pomidorów na wysokości, przypuśćmy, 2 metrów. Otóż jeśli te pierwsze grona, pierwsze, drugie, może trzecie mi zawiążą te owoce, zaowocują i przed wejściem zarazy innych chorób będę mógł je zebrać, to i tak będę zadowolony, bo tyle pomidorów mi wystarczy. Ja tutaj nie muszę mieć po 8 kg z każdego krzaka, bo bym tego nie przetworzył, nie przejadł. W związku z tym pozwalam im tak trochę rosnąć, trochę na dziko. Jestem w drugim tunelu i również niektóre odmiany owocują bardzo dobrze, bardzo dużo tych owoców nawiązują. Oczywiście też nagrywałem taki filmik o redukcji ilości kwiatów w gronie, żeby też nie przesadzić, jeśli są jakieś grona takie duże, które mają tych owoców, na przykład tych kwiatów 15, a jest to odmiana gdzieś taka około 100 gramowa z każdego pomidora, to ta roślina też nie jest w stanie wyżywić wszystkich tych pomidorów na gronie. I wtedy warto zredukować. I to jest taka czynność dodatkowa pielęgnacyjna. W tych pomidorach
odmianach koktajlowych nie trzeba tego robić. Nie trzeba redukować ilości kwiatów. Zobaczcie, tutaj mamy takie grono owocowe, gdzie są zawiązane już jakieś owoce, a tutaj jeszcze jest pełno kwiatów. Ja zostawiam tak, z tego powodu, że często tutaj te kwiaty zaczynają się zapylać i zawiązują się owoce, jak tutaj zobaczcie na tym maleńkim. I teraz będzie taka sytuacja, że sukcesywnie będziemy już te owoce, jak zaczną dojrzewać, zrywać. Wtedy roślina będzie wiedziała, że ma wydać następne owoce, bo chce przedłużyć swój gatunek, czy cokolwiek by tutaj nie tłumaczyć. Ale tak się to odbywa, że jeśli zrywamy na bieżąco te dojrzałe owoce, to roślina jest trochę pobudzona do wydawania następnych, do zawiązywania następnych owoców. W związku z tym, jeśli macie owoce już dojrzałe, albo macie ich bardzo dużo i one są gdzieś różowe, to możecie też zerwać kilka tych owoców najbardziej dojrzałych i w domu zostawić gdzieś na parapecie w jakimś pudełku po to, żeby one dojrzewały. Wprawdzie te dojrzewane owoce z parapetów może będą trochę mniej smaczne niż te na słońcu, ale wtedy dacie roślinie właśnie ten bodziec, żeby wydawała więcej owoców. Ale nie zrywajcie zielonych, bo to nie ma sensu. Ja mówię o takich, które się już kolorują bardzo mocno, brakuje im na przykład kilku dni, to można sobie wcześniej takiego pomidorka zerwać. Muszę tutaj powiedzieć, że mimo tego, że uprawiam pomidory na tak zwano sucho, czyli podlewam bardzo intensywnie 10-15 litrów wody pod krzak, ale rzadko, czyli tak do około przerwy tygodnia. Ale w sytuacji, kiedy już pomidory, owoce mają, zawiązują, mają, one się mają powiększać, to tutaj częstotliwość podlewania trzeba troszkę zwiększyć. I też wszystko w zależności od tego, jakie są warunki pogodowe. Jeśli będzie upał, ziemia będzie bardzo sucha, przesuszona na głębokości na przykład 5-10 cm, to też sygnał, że trzeba już te pomidory podlać. Ale tak jak powtarzam, mam tutaj dość sucho pod tą ściółką. Zobaczcie, jest ta ziemia sypka. Sucho. To znaczy, że tutaj te choroby grzybowe będą miały trudniej się zagnieździć, dlatego że nie osiada się żadna rosa w tunelu. I myślę, że to pomoże tej mojej uprawie pomidorów przetrwać te ciężkie czasy. Nieczynność pielęgnacyjna, ale konieczność, czyli nie zamykajcie drzwi pomidorom. Zamknijcie się przeciwko zarazie, otwierając drzwi i okna w szklarni, jeśli macie. Ja praktycznie ich nie zamykam. Praktycznie, no chyba, żeby była bardzo wielka wichura i tutaj by mi zaczęło coś szarpać tym tunelem, to wtedy bym zamknął dla bezpieczeństwa tunelu. Ale jak chodzi o to, generalnie nie zamykamy drzwi. Tu ma być cały czas przewiew, cały czas. Dzięki temu te krzaki się ruszają, czyli też dochodzi do właśnie zapylania, bo pomidory są samopylne, one nie potrzebują owadów, tylko właśnie przez potrząsanie, przez ruch powietrza ten pyłek nawet w jednym kwiacie, czasami z jednego na drugi spadnie i w taki sposób się zapylają. Jeśli wam te kwiaty nie chcą zawiązywać owoców, czyli się nie zapylają, to nie zapomnijcie o tym, żeby codziennie potrząsać takim krzakiem. Przyspieszycie albo umożliwicie lepsze zapylanie tych kwiatów i zawiązywanie owoców. I nie przejmujcie się, ile tych owoców macie. Ważne, żeby były, to są wasze pomidory i tak jak mówiłem, na różnych krzakach, na różnych odmianach ta ilość może być różna. Oczywiście też w zależności od tego, jakie składniki odżywcze były w ziemi, jakie warunki pogodowe. Ale wydaje mi się, że nie ma się co martwić, czy będzie kilogram, dwa, czy trzy, czy osiem z danego krzaka. Ja w tunelu mam również linię kroplującą. Z każdego kroplownika wylatuje około 2 litry wody na godzinę. Ten kroplownik jest umiejscowiony co 33 cm, ale jeśli rozrabiam jakieś nawozy, to oczywiście przy pomocy konewki jest bardzo wygodnie. A jeśli chcę podlać intensywnie właśnie, to używam takiej lancy z wężem ogrodowym. Jest to mi bardzo wygodnie, bo tą lancą mogę wejść między krzaki. Nie polewam oczywiście żadnych liści, nie polewam po łodydze, bo moje pomidory rosną w takich malutkich kopczykach usypanej ziemi. W związku z tym ziemia jest wokół tej łodygi. I to uważam, że to jest bardzo dobry system podlewania, sposób podlewania po to, żeby unikać chorób na pomidorach, chorób grzybowych przede wszystkim. Jest taka czynność pielęgnacyjna jak ogławianie, czyli obcinanie wierzchołka wzrostu, ale to jeszcze nie ten czas. Jeszcze niech te pomidory sobie rosną.
jeśli jeszcze mają czas do tego, żeby wydawały owoce. Ale najprawdopodobniej już od początku sierpnia będę się przyglądał moim pomidorom i zacznę ewentualne niektóre odmiany czy krzaki ogławiać. No a już w połowie sierpnia to pewnie będę ogłowiał wszystkie pomidory, ale nagram o tym odcinek też w odpowiednim czasie. Jak to zrobić, opowiem też po co to wszystko jest. Myślę, że to wszystko w tym odcinku o lipcowej pielęgnacji pomidorów. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.